Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, czy pomysł pana Tomasza Samołyka na pogodzenie tradycjonalistów z ojcem Szóstakiem ma szansę powodzenia. Zapraszam. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że uważam pomysł za zasadniczo dobry. Jak najbardziej po Traditionis Custodes doszło do wzburzenia wielu emocji. To znaczy z jednej strony mieliśmy tych, którzy przyklaskiwali z radością i krzyczeli wręcz, tak, banuj ich od razu, tak, trzeba ich potępić. Oni i tak byli zawsze poza kościołem, z nimi nie można rozmawiać. A więc bardzo silne, emocjonalne, potępiające wypowiedzi. Z drugiej strony mieliśmy takich już szeroko pojętych tradycjonalistów, którzy mówili tak, o, trzeba cierpieć, ale zachować posłuszeństwo. To postawa moim zdaniem również szalenie niebezpieczna. No i oczywiście ja ze swojej strony starałem się odpowiadać z jednej strony na te, no nazwijmy to dosłownie, ataki ze strony tych progresywnych księży, jak również starałem się komentować moim zdaniem błędne postawy ze strony tych bardziej tradycyjnych. W każdym razie wiele negatywnych emocji się tutaj pojawiło i ja muszę przyznać, że sam jestem już zmęczony tymi polemikami. Sam jestem już zmęczony tym, że trzeba odpowiadać, nie jesteśmy ani schizmatykami, ani heretykami, odpowiadać na absurdalne zarzuty w stylu z wami nie da się rozmawiać, nie rozumiecie czym jest tradycja i tak dalej. Jest mnóstwo takich frazesów, jestem już zmęczony odpowiedziami na to, jestem zmęczony komentowaniem wypowiedzi innych, powiedzmy, jakby tradycjonalistów, którzy zachęcają do tego, żeby za wszelką cenę zachować posłuszeństwo, no bo przecież my musimy dbać przede wszystkim o to, żeby można było mszę świętą w tym rycie odprawiać, a ci księża nie pamiętają o tym, że chodzi tutaj, czy mam wrażenie, że nie pamiętają, że chodzi tutaj o obronę w ogóle katolickiej wiary. Więc wezwanie do spokojnej, merytorycznej dyskusji byłoby jak najbardziej na miejscu. Czy film pana Tomasza Samołyka jest wezwaniem do takiej spokojnej i merytorycznej dyskusji? No, w sumie to nie. Jakby trochę idzie w tą stronę, ale tak naprawdę mam wrażenie, że nie. Pan Tomasz Samołyk twierdzi w swoim materiale, który oczywiście będzie podlinkowany w opisie pod filmem, że ludzie w kościele różnych wrażliwości, wszyscy mają dobrą wolę, dobre intencje, ale tak bardzo się kłócą. Moim zdaniem to jest błędne rozpoznanie problemu, to jest bagatelizacja problemu. Nie jesteśmy ludźmi o różnych wrażliwościach estetycznych czy różnych wrażliwościach teologicznych. Różnimy się co do kluczowego zrozumienia kluczowych spraw w kościele. To znaczy, różne grupy, powiedzmy tak, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, charyzmatycy, zwolennicy ojca Szóstaka, różne grupy, wszystkie nazywają się grupami katolickimi i pewnie w dużej mierze są grupami katolickimi. To znaczy, tutaj wychodzę z takiego założenia. Podejrzewam, że część osób w różnych grupach już w praktyce nie ma katolickich poglądów, ale to jakby jest rzecz no właśnie zupełnie nie do dyskutowania w tej chwili. To mogłoby wyjść w trakcie właśnie merytorycznej dyskusji. Natomiast różne te grupy, które mienią się katolickimi, zupełnie inaczej postrzegają zagrożenia, które, przed którymi Kościół dzisiaj staje i oczywiście też środki zaradcze. A więc to, co dla jednych jest zagrożeniem, dla innych będzie rozwiązaniem wszelkich problemów. To, co dla jednych jest rzeczą szalenie niebezpieczną, dla innych będzie rzeczą pożądaną. Na przykład dla nas protestanckie, wprowadzanie w protestanckiej duchowości do kościoła, do duchowości katolickiej, uważamy, że jest to szalenie niebezpieczne, że jest to duchowość głęboko zdeformowana. Dla charyzmatyków
Oni uważają, że właśnie te formy niekoniecznie dostrzegają, że są to protestanckie formy, ale w praktyce uważają, że protestanckie formy, formy wywodzące się z protestantyzmu są tak naprawdę bardzo dobre i właśnie one uratują Kościół. My uważamy, że trzeba przede wszystkim bronić czystości wiary, przede wszystkim nadprzyrodzonego poziomu, tego co nadprzyrodzone w wierze. Uważamy, że ekumenizm jest zagrożeniem dla wiary. Ojciec Szóstak wręcz przeciwnie, uważa, że są to przejawy zdrowego teologicznego życia Kościoła. Raczej uważa, że on, że jest to to, co Kościół uratuje. A więc nie mamy tutaj do czynienia z różnicami wrażliwości. Mamy tutaj do czynienia z głębokimi teologicznymi różnicami, z głębokimi filozoficznymi i teologicznymi, przepraszam, różnicami. Więc nie bagatelizujmy tego problemu, bo inaczej nigdzie nie dojdziemy, tak? To inaczej skończy się na być może już trochę ikonicznym zapalaniu świeczek i sadzeniu drzew, to znaczy donikąd nas nie doprowadzi, jeśli wyjdziemy z błędnego założenia na samym początku. Trzeba jasno sobie powiedzieć, mamy bardzo różne postrzeganie rzeczywistości, mamy bardzo różną ocenę zjawisk w Kościele. Wychodząc z takiego założenia, jak najbardziej należy prowadzić spokojną i merytoryczną dyskusję, jak najbardziej powinna ona być w duchu miłości bliźniego. Wezwanie pana Samołyka nie jest wezwaniem, moim zdaniem, jeszcze do merytorycznej dyskusji. Tutaj raczej on chce po prostu z każdym porozmawiać, przedstawić te różne wizje. Moim zdaniem to może być taki wstęp do pewnej dyskusji, taka okazja do tego, żeby gdzieś tam wzajemnie te różne strony konfliktu, te różne poglądy, żeby one wzajemnie siebie poznały. To może być taka okazja. Na pewno jest to okazja do tego, żeby trochę wyciszyć te emocje po traditionis custodes. Uważam, że to jest jak najbardziej potrzebne i słuszne. Natomiast mi tutaj brakuje u pana Samołyka tego elementu faktycznie merytorycznej dyskusji. To znaczy chciałbym, żeby do tego to doprowadziło, żeby do tego to dążyło. Ja tutaj przypominam, jakie są moje doświadczenia w tej materii. Praktycznie od samego początku mojej działalności na YouTubie starałem się nawiązać kontakt z innymi księżmi, którzy działają na YouTubie, starałem się podjąć właśnie taką dyskusję. Po to była w dużej mierze inicjatywa Wyjść z bańki, która zachęcała do tego, żeby twórcy internetowi oglądali również kanały, które nie są bezpośrednio w ich bańce informacyjnej, żeby też nawiązywali między sobą merytoryczną dyskusję. Wielokrotnie, jeśli chodzi o mszę świętą, na przykład mój materiał Nowa msza a modernizm, zaproszenie do dyskusji, tak to się dosłownie nazywa, no właśnie było zaproszeniem do dyskusji. Odpowiadałem na materiały ojca Szóstaka, moim zdaniem bardzo spokojnie, właśnie merytorycznie, przede wszystkim jeśli chodzi o opium, teraz te ostatnie odcinki, to znaczy pierwszych 5 chyba odcinków skomentowałem, próbując nawiązać pewną dyskusję. I teraz jestem w stanie zrozumieć, że taki ogromny kanał jak kanał Langusta na Palmie nie będzie dyskutował z kanałem, który jest tak bardzo mały, tak dużo mniejszy w porównaniu do niego, po to, żeby go nie promować, jeśli ten kanał nie przedstawia tez, które są zgodne z jego własnymi tezami. Byłbym w stanie to zrozumieć, że nie chcę bezpośrednio odpowiadać, ale jednak myślę, że można bez nazywania bezpośrednio kanału, można się odnosić, można merytorycznie próbować taką dyskusję nawiązać, tak powiedzmy dyskretnie. A na pewno nie należy w takiej sytuacji, i to jest to, co myślę, że było widać, że mnie naprawdę zszokowało, że po tym wszystkim, tak, kiedy ojciec Szóstak doskonale wiedział, że ja te filmy nagrywam, mam korespondencję z obsługą kanału Langusty, gdzie wielokrotnie pisałem maile, że taki i taki materiał nagrałem, dostawałem odpowiedź, tak, przekazaliśmy to ojcu Adamowi, on zdecydował, że nie odniesie się do tego w żaden sposób. I po tym wszystkim, po wielu takich materiałach, po również takiej korespondencji z obsługą kanału Langusty, ojciec Szóstak właśnie po traditionis custodes nagle wyskakuje i ogłasza, że tradycjonaliści są poza kościołem, tradycjonaliści są schizmatykami, z tradycjonalistami nie da się rozmawiać. No i tutaj to już naprawdę tego nie rozumiem. Jest to dla mnie szokujące. No, jeśli ojciec Szóstak chce
C uważa, że nasze poglądy są niewłaściwe, no to niech się do nich jako tako odniesie, ale w tej sytuacji, kiedy próbujemy nawiązać ten kontakt, kiedy próbujemy nawiązać merytoryczną dyskusję, kiedy słyszymy, jesteście poza kościołem i z wami się w ogóle dyskutować nie da, no to mam wrażenie, że znowu jest to głęboko intelektualnie nieuczciwe. Nie mówię tego po to, żeby teraz narzekać i coś wypominać, tylko chodzi mi o to, żeby wskazać na to, że w ogóle praktycznie nie ma w przestrzeni publicznej zdolności do merytorycznej dyskusji. I jest to w jakiś sposób przerażające. Moim zdaniem sytuacja jest taka. Mamy bardzo głęboki kryzys w Kościele i w zasadzie większość ludzi Kościoła, większość hierarchów już to dzisiaj przyznaje. Ojciec Szóstak również to przyznaje. Ojciec Szóstak przyznaje również, że trzeba szukać pewnych rozwiązań. A więc zachęcam do tego, żeby wysłuchać, jakie my mamy propozycje, jaką my mamy diagnozę Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Prezentujemy pewną diagnozę problemu, prezentujemy propozycje rozwiązań. I teraz, jeśli ktoś chce z nami dyskutować, no to bardzo dobrze, o to nam chodzi. Prosimy o właśnie merytoryczne odniesienie się. Ci, którzy deklarują, że chcą dyskutować o problemach w Kościele, zapraszamy do tego. Spójrzcie na nasze argumenty, odnieście się do nich, wejdźcie z nami w dyskusję. Natomiast otrzymaliśmy jak do tej pory tylko tyle, że najpierw milczenie, a później wytykanie palcami, jesteście poza Kościołem, z wami nie da się rozmawiać. A więc mamy do czynienia z zupełnym takim przemilczeniem w przestrzeni publicznej, a później z niesłusznymi oskarżeniami, z powtarzaniem takich frazesów, tak, że właśnie jesteście schizmatykami i heretykami. Te określenia moim zdaniem noszą bardzo wyraźne znamiona oszczerstwa. Nie ma teologicznych podstaw, aby tak twierdzić. Przypominam, że wciąż jeszcze każdy kapłan bractwa korzysta z papieskiej jurysdykcji do słuchania spowiedzi. Dosyć dziwna sprawa, jak na kogo określa się mianem heretyka i schizmatyka. Ja osobiście nie przywiązuję do tego jakiejś wielkiej wagi, w sensie nawet jeśli spotkają nas kary kościelne, jeśli spotkają one nas tylko za to, że głosimy katolicką naukę, to te kary kościelne i tak nie mają żadnej mocy. Natomiast jakby z punktu widzenia takiego pokazywania, jaki jest nasz status, no to jak najbardziej to ma pewne znaczenie właśnie ten fakt tej papieskiej jurysdykcji. No pokazuje to tak bardzo wyraźnie i bardzo szybko, że schizmatykami nie jesteśmy. Podobnie niedawno w tygodniku Idziemy ukazał się artykuł ojca Jacka Sali, który zarzuca nam to znowu taki frazes. O, tradycjonaliści nie rozumieją pojęcia tradycji, bo dla nich to jest takie statyczne, a nie organiczne. Zupełnie nie odnosi się to do naszego stanowiska. Mówimy bardzo wyraźnie, że właśnie wiara rozwijała się na przestrzeni wieków bardzo powoli, bardzo organicznie właśnie. Nie na zasadzie tego, że do objawienia coś dochodzi, tylko na zasadzie tego, że odkrywamy coraz to nowe elementy objawienia, w sensie rozumiemy pewne elementy coraz lepiej. Bukiet, który już od samego początku jest w całości, ale dopiero w pewnym momencie rozwijają się w nim kwiaty. To jest taki obraz, którego można użyć. Jest to organiczny rozwój zrozumienia objawienia. O tym mówimy cały czas i bardzo wyraźnie, ale oczywiście te osoby, które nie chcą wchodzić z nami w dyskusję, uwielbiają po prostu używać takich frazesów. O, to jest właśnie złe pojęcie tradycji, pycha, bo wy potępiacie papieży i w ogóle sobór, myślicie, że wiecie lepiej od nich. To są wszystko frazesy. To są rzeczy, na które można odpowiedzieć prostym, jednym zdaniem. O tradycji, pojęciu tradycji przed chwilą już mówiłem. To musi być właśnie organiczny rozwój, natomiast naszym zdaniem po Soborze Watykańskim II nie mamy do czynienia z organicznym rozwojem, tylko z ucięciem tradycji i z wprowadzeniem zupełnie nowych, obcych elementów. To samo, jeśli chodzi o to posłuszeństwo i pychę. Podążamy za nauką wszystkich papieży do połowy XX wieku. Uważamy, że to, co przyszło później pod wpływem herezji modernizmu, jest czymś obcym, jest niezgodne z tym, co było wcześniej. Jeśli uważacie, że tak nie jest, wykażcie nam, że jest tutaj organiczna spójność i spróbujcie to zrobić. To próbował robić Benedykt XVI swoją hermeneutyką ciągłości. Uważam, że to się nie udało, natomiast ci, którzy dzisiaj oskarżają nas o mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, nie próbują nawet tego wykazać, nie wchodzą w ogóle w dyskusję, tylko używają takich frazesów.
W komentarzach niedawno kilka osób zwróciło mi uwagę na kanał Tradycjonalizm Polemika. Kanał ten, jak sama nazwa wskazuje, za główny cel swojego istnienia ma właśnie polemizowanie z nami. Ja ten kanał w pewnym momencie zablokowałem na naszym kanale, w sensie jeśli chodzi o możliwość pisania komentarzy, gdyż praktycznie pod każdym filmem promował on swoje własne materiały, co moim zdaniem wyglądało bardzo nachalnie i bardzo agresywnie. Od tego momentu też nie śledziłem tych materiałów, jednak teraz pod wpływem tych komentarzy spojrzałem, obejrzałem dwa z nowszych filmów. Wydały mi się one całkiem merytoryczne i nie tak agresywne jak te komentarze, które wtedy pojawiały się pod moimi filmami, więc myślę, że odpowiem na któryś z tych nowszych filmów, albo jakoś zbiorczo, albo pojedynczo to zobaczymy. To znaczy, byłby to jakiś przykład próby podjęcia merytorycznej dyskusji, który być może pomimo trudnych początków, mam na myśli właśnie tą wymianę komentarzy, wydaje się, że poszedł gdzieś tam w stronę bardziej merytoryczną. I tutaj też jak najbardziej tą dyskusję mam zamiar podjąć. A więc podsumowując, nie bagatelizujmy sprawy, sprowadzając ją do wrażliwości. Mamy do czynienia z bardzo różną diagnozą kryzysu Kościoła, a więc diagnozą problemów i oczywiście diagnozą rozwiązań, wskazaniem rozwiązań. Jak najbardziej powinniśmy o tym merytorycznie dyskutować i jak do tej pory w ogóle się to nie udało, jak do tej pory nikt nie chciał z nami merytorycznie dyskutować, poza, jak wspomniałem, pewnymi bardzo pojedynczymi wyjątkami, ale to też ze strony osób świeckich zupełnie, to znaczy ze strony osób duchownych nie została taka próba podjęta, wszystkie próby nawiązania kontaktu spełzły na niczym. Więc ja jak najbardziej chcę takiej merytorycznej dyskusji, jestem do niej gotów i uważam, że takiej merytorycznej dyskusji potrzeba i jeśli pan Tomasz Samołyk chce do czegoś takiego ostatecznie doprowadzić, to jak najbardziej jestem za. Natomiast nie jestem za tym, żeby robić z tego taką utopijną wizję, że o, wszyscy właśnie spotkamy się, złapiemy się za ręce i wszystko będzie dobrze, bo różnią nas tylko tak naprawdę właśnie wrażliwości, tylko to wrażliwość estetyczna, liturgiczna i teologiczna. Nie, różnią nas bardzo konkretne poglądy i jak najbardziej należy te poglądy konfrontować. Pozwolić również wiernym ocenić, które wyjaśnienia uważają za najbardziej przekonujące. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.